wyśle czołgi do Belgii. Okej. Oj, chyba nie zdobędę tej wściekłej prowincji. Dobra, dam sobie spokój. Może wyślę jeszcze jedną tutaj dywizję, żeby broniła się przed tymi dwoma. O, ile tu jest dywizji? Ha, no dobra. Jak nam tu idzie? Przebiliśmy się, świetnie. Jeszcze tylko tu i... Kocioł gotowy. No, atakujcie, atakujcie, i tak wam to nic nie da. Zaraz zaczniecie panicznie uciekać. No, i gotowe. Już uciekają. Rozumiem, że Holandia nie jest z nami w wojnie. Nie. Ma gwarantowaną niepodległość przez Brytyjczyków, ale nie jest z nami w stanie wojny. A tu nam się przybijają. Okej. A Dania zaraz będzie nasza. Węgry niech sobie tutaj siedzą. A myślę, że my możemy już zaczynać nieco bawić się w zamykanie tego kotła. Zamykamy kocioł. Niszczymy resztki. Zupełnie jak na Ostfroncie. Kurczę, tylko nas tutaj trochę tłuku. Ale zaraz skończy im się zaopatrzenie. Okej. Jeszcze dwie dywizje sobie przeniosę na północ. Tutaj już pancernych nie mam. Nie, jedna jest. To też się mogę tu przenieść. Belgzy uciekają. Trzeba im odciąć drogę ucieczki, jak możliwie, jak najszybciej. Okej. Szybko, szybko. No. I mają problem. My kończymy. Lecimy naprzód. Tu nam się przebijają, ale to nic. Już i tak tutaj nic nie zrobią. Okej. Świetnie. No. No, Francuzi już na całej linii przegrywają. Tu nam też się nieciekawie robi. Oj, 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 oj. 12 dywizji to jaki?
Dobra, Węgrom rozkażemy teraz pomoc w tym rejonie. Stąd weźmiemy sobie parę dywizji, które i tak na razie nie są nam tu potrzebne. Przeniesiemy je tu. Okej. Dobra. Może się jeszcze wybronimy? O kurczę, znowu nam nasze statki. A przynajmniej pancernik zatopiliśmy. Gdzie jest nasza nieszczęśliwa flota? O kurczę, 3 statki nam tylko zostały. No świetnie. Dobra, trzeba teraz uważać na naszą flotę, żeby nie stracić ich całkiem. Bo później się jeszcze może przydać. Przynajmniej siły inwazyjne jeszcze mamy. A co nam się produkuje? Takie same bzdety z tego co widzę. Dobra, niech to się robi. No, czego wy nie idziecie tu? Tu się przebijmy. Już ich rozwalamy jak... Wybijamy ich jak muchy, bo zaopatrzenia nie mają. Tylko tutaj nam do Berlina biegnie jedna dywizja. Okej, oni pójdą tutaj, żeby chronić brzegu portów w razie inwazji. Czy to będziemy kolonie, czy nie? Oj, tu już się inwazja rozwija. O kurczę, żeby nas tutaj nie okrążyli z kolei. Tu się już, widzę, odbudowali. To dobrze, niech tutaj już będzie. Dobra, i tak nie ma sensu używać więcej rakiet na nich. Ewentualnie te rakiety, które mam tutaj, mogę im zrobić taki obsikusa i wysłać je na porty niż na bombardowanie logistyczne. I zniszczyć im całkiem infrastrukturę w tym rejonie, żeby stracili zaopatrzenie. Widzę, że bomby nie dolecą, więc rakiety. Też nie dolecą. Kurczę. Aj. Dadzą mi kabacik z wyłogami. Dadzą mi kabacik z wyłogami. I czarne buciki. I czarne buciki z ostrogami. Okej. Ozdobyliśmy tą kolonię w końcu. Dobra, kończymy to. Rozwalamy te resztki kotła i... Tu już można wysyłać jednostki na zachód. Ażeby mnie tęsknił, ażeby mnie tęsknił. Zaraz będziemy kotłować na zachodzie. Myślę, że kocioł ten, który... Kurczę. Który będzie na wschodzie, przedstawię wam w tym odcinku, a wykonam go w następnym. No, tylko ten Düsseldorf niech nam zdobędą.
Kurczę. Oj, co oni tu robią? Kurczę, zagapić się, a tu już mi się Francuzi na terytorium Polski wdziera. I do Warszawy biegną. Kurde. Mało by brakowało, bym przegrał tą wojnę. Może przynajmniej Dania zaraz podbije. Ciebie ja dałem wszystkie czołgi tam. No. Jest, podbiliśmy Danię. No i po nas na zachodzie, na południu. Okej, może jakoś się jeszcze uda. Nasze czołgi zaraz coś tu wymyślą. Trzeba nam nieco dywizji stąd. A Węgrzy siedzą. Kurde. Dobra, przebijemy się tu. A, bo po co? Już nas w Łodzi atakują. Nie! Pod Warszawą są! Kurde. Jeszcze się okaże, że zamiast rozwalić Francję, to ona nas rozwali. W jednym odcinku. A teraz zobaczcie. Podziękujemy Francuzom. Nie, nie podziękujemy jeszcze. Rezerwa. Teraz. Dziękujemy Francuzom. Zrzucamy bombę atomową. Jest. Jedność narodowa państwa Francja spadła o 20. Okej, mają bardzo małą jedność narodową, więc będzie bardzo łatwo ich teraz rozwalić. Okej, no kończymy tu. Raz, dwa. Patrzcie. Zaraz nam Warszawę zdobędą. Jak się oni nie ogarną, to stracimy Warszawę. Już tam chcą okrążyć tę Warszawę, no. Tu nas jeszcze atakują, kurde. Przestaje mi się to podobać. Nie wiem w ogóle skąd oni mają tyle zaopatrzenia tutaj. O jest, nie idą na Warszawę. Tak, te korpusy stoją w miejscu, jak mówiłem. Jak tutaj? Tu Francuzi coś próbują. Mongolia też coś tutaj. Okej. My musimy tylko zdobyć te francuskie porty, ale to nie będzie takie proste. Jeszcze raz, chociaż nie będziemy się przebijać. Zróbmy sobie tutaj taką mini linię defensywną. O, w ten sposób. Dobra, i rozwalamy resztę francuskich wojsk na terenie Niemiec. Tu już mamy trochę dywizji pancernych gotowych do kampanii francuskiej. Okej, no kurczę, macie ich tu rozwalić, bo się wkurzę zaraz. Zaraz jeszcze pod Moskwę dojdą. Nie wiem, skąd oni mają tyle zaopatrzenia. Ja tutaj cierpię niedostatek, a oni... zalatają.
od Warszawy do Moskwy, no. No już, rozwala ci. Ile ich tu jest? Wow, trochę jest. 7 jednostek i 31 w rezerwie. Okej. O, mamy szansę na odzyskanie dopływu zaopatrzenia do zachodnio-włoskich prowincji. I mamy okazję na okrążenie i eliminację francuskiej dywizji pancer. Okej. Zaopatrzenie znowu płynie do Francji, czy do francuskiej granicy. Okej. Francuzi przejmują Włochy i zbliżają się do Kijowa. Okej. No to chyba będzie na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Rozwaliliśmy już Francuzów tutaj. Mamy 34 dywizje. O, tu Amerykanie płyną. Czy to oznacza inwazję? Na szczęście nie. Okej. Tu jest okej. Oj, przebili nam się tu. Kurcze. Won. Ciemna noc się przed nami rozskrzyła gwiazdami, biale wstęgi duchu marszu. No. Dobrze. Okej. Spróbuję jeszcze coś tu zrobić z nimi. Tu już mogę dywizje pancerne powysyłać na front. Zaraz wybiorę wszystkie, jakie mam tu. Okej. Będzie około 30 dywizji łącznie, jak jeszcze resztę pozbieram. Między innymi te. I pokażę wam mój plan. A to już jest mniej więcej coś takiego. Za wiele się nie zmieniło. Ostatecznie to będzie wyglądać tak. Stąd uderzam tu, w stronę Paryża. Ale ofensywa kończy się na tych dwóch portach. Mam zamiar tak okrążyć Belgów i Francuzów tutaj. A potem jeszcze dodatkowo, jak ktoś pisał w komentarzu, odciąć ich dostęp do morza, żeby stracili Francuzi stracili zaopatrzenie z terenów francuskich z drogą transportowanych drogą morską. No a potem już rozwalamy ich w ten sposób. Tutaj spróbujemy się przebić. Tutaj zdobędziemy te ważne porty. Jakoś spróbujemy to zrobić. I dalej rozwalimy Francuzów tu we Włoszech. Tak. Tu już Kijów prawie zdobyty. Cóż, dziwne to. No a na wschodzie raczej nic nie będziemy próbować. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym przyłączył nacjonalistyczne Chiny do wojny przeciwko Wielkiej Brytanii. Czy chcecie, żeby to były nacjonalistyczne Chiny, czy żeby dołączyć komunistyczne Chiny, czy żeby nikogo nie dołączyć. Okej, a w dzisiejszym odcinku to będzie już na tyle. Tak więc, do zobaczenia w następnym. Cześć wam.